Jesteśmy w miejscu, które jest przyjazne dziecku. To, że jesteśmy w takim miejscu, nie oznacza to, że dziecko zdrowo będzie się rozwijało. Dziecko nie potrzebuje tylko dobrego miejsca, przyjaznego i bezpiecznego, ale potrzebuje relacji z dorosłym, który da mu poczucie tego bezpieczeństwa, swoje zaufanie i swoją miłość. Drodzy, dobrze wiemy, kiedy dziecko sprawia problemy, to zwraca na siebie uwagę, dlatego że chce być dostrzeżone. Często w swoim zmęczeniu po przyjściu z pracy mówimy, że nie mamy czasu, chęci na nic, na żadną zabawę z naszym dzieckiem. Jak to jest, drodzy, z naszym wychowaniem? Nie mnie oceniać, dlatego że czynniki współczesnego świata, które rzutują na wychowanie dzieci, są różne. Dziecko się zmienia, natomiast niepodważalnym faktem jest to, że dziecko potrzebuje najbardziej miłości i akceptacji rodzica. To nie od dziecka wychodzi miłość, lecz od rodzica. Wsłuchajmy się w tekst apostoła Jana, który w pierwszym liście tak napisał o Bogu jako Ojcu, który jest miłością. Umiłowani, miłujmy się nawzajem, gdyż miłość jest z Boga. I każdy, kto miłuje, z Boga się narodził i zna Boga. Kto nie miłuje, nie zna Boga, gdyż Bóg jest miłością. W tym objawiła się miłość Boga do nas, iż Syna swego jednorodzonego posłał Bóg na świat, abyśmy przezeń żyli. Na tym polega miłość, że nie myśmy umiłowali Boga, lecz że On nas umiłował i posłał Syna swego jako ubłaganie za grzechy nasze. Umiłowani, jeżeli Bóg nas tak umiłował, i myśmy powinni nawzajem się miłować. Boga nikt nigdy nie widział. Jeżeli nawzajem się miłujemy, Bóg mieszka w nas i miłość Jego doszła w nas do doskonałości. Drodzy, miłości nie widzimy, natomiast dziecko ją odczuwa, doświadcza. Miłość możemy przenieść z teorii na doświadczenie, co jest istotą chrześcijaństwa. Jak chrześcijaństwo się zatraciło? Czego ono dzisiaj oczekuje? Czego wymaga? Jakie jest wychowanie, przekazywanie miłości tym najmniejszym? Drodzy, jesteśmy, jak powiedziałem na początku, w miejscu, które jest przyjazne dziecku. Dostrzeżmy to, że Bóg w swojej miłości dostrzegł nas, nasze serca, nazwał nas dziećmi. I nie myśmy Mu dali miłość, tylko On nam. Dlatego też, drodzy, pozostańcie z Bogiem i z miłością. Amen.